wieczór, witamy. Znajdujemy się w holenderskim Bastion Hotel. Przemku, co tu dziś porabiasz? Przyjechaliśmy z chłopakami na koncert. I co? I zagramy w Hadze. Powiedz mi w twojej historii bycia basistą w The Analogs, jakie państwa zaliczyłeś? Z Analogs graliśmy w Moskwie, w Londynie, na Węgrzech graliśmy, nie pamiętam, nie pamiętam w jakim mieście. W Pradze chyba nie graliśmy. Nie wiem, gdzie jeszcze graliśmy. No Niemczech, i... w Niemczech też trochę graliśmy. Na kilku koncertach. Czyli... nie spoko, coś tam się dzieje. Z milion kilometrów? Kto wie, czy... milion kilometrów? Czy nie pękło? Nie, milion to chyba nie. Milion to nie. Mhm. Nie, nie, ja gram od 2013, także... milion to chyba nie. Milion to chyba nie. Przejdźmy do tematów muzycznych. Jakie są twoje korzenie muzyczne? Jak, w czym siedziałeś, siedzisz, co lubisz? Moja przygoda z muzyką to rozpoczęła się chyba od takich metalowych zespołów, takich jak tam Slayer, co tam jeszcze, Sepultura. Moi bracia starsi, kuzyni słuchali takiej muzyki i stąd jakoś mnie tak zaszczepili takimi cięższymi brzmieniami, a później hardcore punk. I to można powiedzieć, że nieprzerwalnie od jakichś, nie wiem, 14 roku życia słucham takiej muzyki i cały czas mi się podoba, nie nudzi. Wszystko, co związane z szeroko pojętym hardcore punkiem, jest dla mnie zajebiste. Dobry zagraniczny koncert, na którym byłeś? Zagranicznej kapeli. No, taki najfajniejszy dla mnie koncert, który mnie zachwycił, mega zachwycił, to był koncert chyba w 98 roku w Poznaniu, w Esculapie, gdzie grał Agnostic Front i na tym koncercie również grał Dropkick Murphys, nie będąc jeszcze tak znanym zespołem. Było to dla mnie olbrzymie świetnie się bawiłem raz i no kurde, to był koncert wow. Ja wtedy mogłem mieć 17 lat, no masakra, do tej pory to wspominam bardzo dobrze. To był taki koncert, który mnie zachwycił. Byłem jeszcze na kilku takich dość ciekawych koncertach, ale ten chyba przez mój wiek, jaki wtedy miałem, był taki zajebisty. No. 98 Agnostic Front. To dziś masz w głowie. Dziś mam go. Ten gig. Zresztą no, Agnostic Front to taki zespół, który zawsze mi się podobał i to też dlatego. Nie? Jak oceniasz atmosferę w zespole Analogs? Kurde, atmosfera jest spoko. Czasami jest bardzo fajnie, czasami trochę mniej fajnie, ale ogólnie jest spoko. Mówię, no już trochę gramy, traktujemy się jak rodzina, tak mi się wydaje. I to tak jak z rodziną, no. Czasem jest gorzej, a czasem, no kurde, żyjemy ze sobą, nie? Tak. Ale jest pożo. Jest pożo. A na koniec, co wy tu pijecie, towarzyszu? Niemiecki podpiwek? Jakieś coś takiego niemieckiego, ale to nie wiem, jakoś bardzo mnie smakowało, ale za to wiem, że tobie smakowało bardzo. Okej, okay. Bezalkoholowe. No, to jest bezalkoholowe. Na słabe uszy. Kulturalną rozmowę przeprowadziłem ja. Nie Jarząbek. Nara.